Cześć, tu McGuffin. 90% mężczyzn zginął z powodu nieznanego wirusa. Teraz kobiety są potrzebne tylko do poczęcia potomstwa. Dzisiaj pokażę wam film z 2010 roku pod tytułem O oku. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. XVIII wiek. Japonia. Kraj tonie w ubóstwie z powodu braku męskiej populacji. Czerwona zaraza ogarnia młodych mężczyzn, a tylko co piąty może przetrwać straszliwą chorobę. Władza przeskakuje w ręce matriarchatu, a szogunem zostaje kobieta, dla której w haremach przy dworze służą wybrani mężczyźni o idealnych parametrach fizycznych. Tam też na służbę zostaje wysłana rodzina Imidzunu, której los jest na granicy ubóstwa. Jednak w pałacu szoguna bohaterowi przyjdzie zmierzyć się z o wiele bardziej niemoralnymi przeżyciami niż bieda i głód. W roku 1715 w starożytnej japońskiej wiosce kobiety z niższych warstw społecznych pracują zamiast mężczyzn, noszą belki siana, budują domy, pracują jako tragarze w porcie, a nawet taszczą riksze. Wśród tego zgiełku delikatna dziewczyna z zamożnej rodziny, w nieskazitelnym, tradycyjnym stroju, spieszy do szkoły sztuk walki. Tam w pełni rozgorzała walka na bambusowe miecze między dwoma rywalami, bezlitośnie depcząc pokonanego Metamorasana. Młody Yunoshin łatwo wyprowadza piłkę z rąk przeciwnika. Nie zważając na zmęczenie, obsesyjnie oddany fechtunkowi mistrz wyzywa na pojedynek kolejnego przeciwnika, jednak nikt już nie jest w stanie z nimi walczyć. I Onobo, która przyniosła mistrzowi obiad, uwolnia wyczerpanych uczniów od dalszych tortur. Yunoshin z apetytem pożera kulki ryżowe, ignorując troskliwie uwagi przyjaciółki dzieciństwa, że nie powinien tak ciężko pracować, bo może zachorować. Zamiast wdzięczności, zrozumiały mistrz sztuk walki każe dziewczynie częściej do niego przychodzić. Obrażona tą odpowiedzią, natychmiast staje i ucieka, nie oglądając się, pozostawiając zrozumiałego, ubogiego chłopaka samemu sobie. Noc Yunoshin spędza w slumsach z biednymi kobietami, które straciły mężów i synów z powodu zarazy. Daje im szansę zajścia w ciążę i robi to za darmo, uparcie odrzucając monety, które mu podsuwają za każdym razem. Wracając do domu przed świtem, Yunoshin je śniadanie z ryżem ze swoją rodziną. Despotyczna matka dumnie informuje syna, że dostał dobrą propozycję małżeństwa od córki zamożnego dostojnika, zarządzającego sprawami świątyń i sanktuariów. Przyszłej narzeczonej bardzo należy na zewnętrznej atrakcyjności przyszłego męża i jest gotowa przymknąć oczy na ubóstwo jego rodziny. 19-letni Yunoshin bezczelnie odpowiada matce, że propozycja go nie interesuje i sugeruje jak najszybsze znalezienie zastępstwa dla jego siostry. Rozgniewana kobieta upiera się na swoim. Tak, aby załagodzić konflikt, Yunoshin szczerze dziękuje jej za to, że nigdy go nie sprzedała, za pieniądze jak rasowego ogiera, choć było trudno, w przeciwieństwie do rodziców innych chłopców. Aby odpłacić rodzinie Yunoshin, obiecuje odnaleźć godny sposób na swoje życie. Zajęty myślami o tym, jak teraz może spełnić daną obietnicę chłopak, zaprasza na spacer przyjaciółkę z dzieciństwa, Onobo. Przyjaciele rozmawiają o nocnych przygodach Yunoshina. Dziewczyna z zazdrością zauważa, że chłopak jest bardzo popularny wśród miejscowych kobiet. Jednak młody bohater kochanek tłumaczy, że robi to za darmo i tylko dlatego, że kobiety zwracają się do niego same, chcąc zajść w ciążę. Onobo nieśmiało daje do zrozumienia, że sama też chciałaby poprosić o noc. Jednak oboje zdają sobie sprawę, że z powodu zbyt różnych pozycji społecznych jest to niemożliwe. Dlatego odrzucając sympatię dziewczyny Yunoshin, tylko złośliwie śmieje się z jej strony. Zgnębiona i upokorzona jego żałosnymi słowami, Onobo znów pośpiesznie ucieka, zostawiając bezczelnego, ubogiego chłopaka samemu sobie. Jednak ta kłótnia pomaga Yunoshinowi wymyślić, co robić dalej i chłopak pojawia się w domu ze zdecydowanym oświadczeniem. Zamierza wstąpić do uoku, haremu szoguna przy pałacu, gdzie będzie musiał pozostać do końca życia. Nieugięty Yunoshin tłumaczy, że będzie otrzymywać dobre wynagrodzenie i uwolni biednych rodziców od kolejnej gęby do wykarmienia. Matka z ojcem spokojnie akceptują nieoczekiwaną decyzję swojego potomka. Zakochana Onobo, dowiedziawszy się o decyzji Yunoshina, spiesza się go zobaczyć po raz ostatni raz, ale na kamiennym trakcie urywa się ślad. Gorzko płacząc z bezradności, postanawia usiąść na ziemi, gdy nagle jej ukochany pojawia się przed nią. Widząc jego zmieniony wygląd, Onobo ze smutkiem rozumie, że on naprawdę idzie na służbę do uoku. Nie mogąc zaakceptować nieuchronnych okoliczności, dziewczyna wybucha histerią.
na co Junoshin wreszcie pokazuje jej swoje prawdziwe uczucia i delikatnie całuje ją na pożegnanie. Po Acuwoku, Junoshina, witają służących w sypialni Matushima. Przyjazny mężczyzna przyjmuje go do służby i szczegółowo opowiada o hierarchii służących. Matushima zachęca również nowicjusza do pilnej pracy, zapewniając, że pewnego dnia będzie mógł stanąć przed panią, której posiadłość teraz zwiedzają. Służący w sypialni pokazują Junoshinowi innych służących i ich zajęcia, krawców, którzy szyją wszelkie ubrania w uoku, pomocników odpowiedzialnych za porządkowanie i pracujących na kuchni. Junoshin jest zaskoczony i stwierdza, że w pałacu jest pełno mężczyzn oraz będąc tam można całkowicie zapomnieć o tym, że w kraju ich dramatycznie brakuje. Ich droga w pałacu kończy się w pokojach wartowników, gdzie będzie mieszkać Junoshin. Na wejściu Matushima z szacunkiem kłania się poważnemu mężczyźnie w szarym kimono. Opowiada, że to Fudzina, Misama, największy mężczyzna w uoku, który zarządza wszystkim, co dzieje się w haremie. Pomimo, że oficjalna ranga głównego kierownika należy do innej osoby, po zakończeniu wycieczki Matushima daje Junoshinowi ostatnie ważne pouczenie. Wszystko, co zobaczy lub usłyszy w uoku, musi pozostać tajemnicą. Kara za złamanie tej zasady jest surowa. Śmierć. Matushima również ostrzega Mizuno, że od dziś będą do niego zwracać się tylko po nazwisku. Dalej nowicjusz wyrusza, aby poznać inne sługi na swoim poziomie. Grupa bezceremonialnych mężczyzn od razu zaczyna szydzić z nowego, ze względu na jego fryzurę i grubą wiejską szatę. Tylko cichy Sugisita przyjmuje go serdecznie, wydaje pracowity strój i pomaga mu rozpocząć codzienne obowiązki. Sprzątanie kurzu, aromatyzowanie kostiumów panów i mycie podłóg. Podekscytowany takimi prostymi zajęciami Mizuno mówi Sugisicie, że w zwykłym życiu pracował znacznie ciężej, chyba że nie sprzedała swojego ciała. Po wypełnieniu codziennych obowiązków pracownicy udają się na lunch, gdzie jeden ze służących postanawia wystawić Mizuno i prosi go o dostarczenie ryżu. Do pokoju pana Matushima, wykonując fałszywe zadanie, Mizuno odkrywa w pokoju dwóch mężczyzn, obejmujących się i zakłopotany wycofuje się, dowiadując się, że lunch w pokoju Matushima został dostarczony już dawno temu. W drodze powrotnej dostaje od żartowniśów kopniaka w plecy, przez co upada i przewraca całe naczynia, ale najgorsze jeszcze przed nim. Po nocnym patrolu strażników, trzech innych służących łapie śpiącego młodzieńca w jego łóżku, jednocześnie sugerując, że teraz nadszedł czas na wykonywanie nocnych obowiązków. Jednak Mizunowi udaje się ich odepchnąć i przestraszyć wrogów raz na zawsze. Następnego ranka Tsugisita omawia z Mizuno nocne wydarzenie i opowiada, że w uoku takie praktyki są powszechne. Sam również spał z wieloma mężczyznami, a jeśli zaprzyjaźni się z kierownikiem lub sługą sypialni, to może awansować w służbie. Zdumiony takimi wiadomościami Mizuno opowiada przyjacielowi, że za bramami pałacu kobiety cierpią z powodu braku mężczyzn i niemożności zajścia w ciążę. Sprzątając teren, Mizuno słyszy znajome dźwięki fechtunku na bambusowych mieczach. Spoglądając na trening z entuzjazmem, wspomina niedawne wydarzenia, wymachując miotłą. Przy tym zostaje wielkiego pana Fudzinamiego, który z życzliwym uśmiechem chwali jego piękną postawę i zaprasza na zajęcia oraz pojedynek z którymś z uczniów. Jego przeciwnikiem zostaje Tsuruoka, którego Mizuno wcześniej przyłapał w pokoju Matushima. Obecni uważają, że nowicjusz nie ma szans, ale szybko odzyskana młodzieńcza pasja pomaga Mizuno łatwo pokonać uroczo wyglądającego przeciwnika. Pomimo szybkiego zwycięstwa chłopak kłania się pokornie przed Tsuruoką, wyrażając szacunek za jego mistrzostwo w fechtunku i oferuje mu uścisk dłoni. Odrzucając przyjazne zamiary Mizuno, zadowolony Tsuruoka prosi go o nie wchodzenie sobie w drogę i zuchwale oświadcza przed wszystkimi panami, że umiejętność fechtunku w uoku nie jest tak istotna jak piękna twarz i nieskazitelne maniery, co zdecydowanie przewyższa nowicjusza. Powiedziawszy te słowa, Tsuruoka przerywa swoje życie w uoku na zawsze. Matushima nie pozwala mu już się zbliżać. Skromny Mizuno staje się bardzo popularny już następnego ranka. Plotki o jego zwycięstwie w pojedynku szybko rozchodzą się po pałacu. Chcąc temu zaprzeczyć i odzyskać swoją godność, pokonany Tsuruoka ponownie wyzywa Mizuno na pojedynek, czekając na niego w nocnej sali treningowej. Tym razem jednak pięknością proponuje walkę bronią, ale ponownie musi ulec Mizuno, który tym razem nawet nie wyciągnął miecza z pochwy, nie mogąc znieść podwójnej hańby. Tsuruoka decyduje się popełnić harakiri,
a widząc śmiertelne cierpienia przeciwnika, Mizuno wielkodusznie uwalnia go od bólu. Minął pewien czas, a w Japonii nastała zima, kiedy nad Uoku wybuchła prawdziwa tragedia. Siódmy szogun Tokugawa Litsugu zmarła z powodu choroby. Jej następczynią została pani Yusimune z prowincji Kii, która natychmiast udała się do nowych posiadłości. Jej pierwszym rozkazem była pozbawiona stanowiska tajnego doradcy Manabe Akifusa, który przygotował dla szoguna nowy, bezsensowny, kosztowny strój podczas poważnego kryzysu gospodarczego w kraju. Ignorując obowiązki odwiedzenia haremu w Uoku, nowa władczyni energicznie zagłębia się w pracę, samodzielnie poznając miasto i życie jego mieszkańców. Yusimune uważa sytuację za niezwykle trudną, obserwując jak młodzi mężczyźni, dotknięci chorobą, umierają na rękach swoich matek. Co więcej, nawet w swoim okropnym stanie wielu z nich jest zmuszonych sprzedawać swoje ciała kobietom, które starają się zajść w ciążę. Po powrocie do pałacu Yusimune staje wobec faktu, że zarządzający Uokiem, Sadoka, nalega na spełnienie przez szoguna jego obowiązków wizytowania haremu. W tym samym czasie Mizuno nagle otrzymuje awans do roli sługi sypialni od samego Fujinami-sama, co oznacza, że teraz jest godny spojrzenia pani. Inni teraz szanują go z szacunkiem, a uprzejmy Tsugesita zostaje jego osobistym sługą. Aby wykonywać nowe obowiązki w pałacu, Mizuno najpierw zamawia od krawca czarny, ceremonialny strój i poznaje innych służących sypialni, którzy serdecznie go witają w swoim towarzystwie. W pałacu nadszedł długo oczekiwany dzień porannej audiencji u szoguna. Słudzy pałacu pani w podekscytowaniu zbierają się w sali, ubrani w swoje najlepsze stroje, przypominające ogromne skrzydło z kolorowym upierzeniem. Każdy mężczyzna pragnie się wyróżnić i przyciągnąć uwagę pani, a tylko Mizuno pojawia się w czerni. Fujinami-sama przekazuje mu zasady: jeśli pani pyta o imię, to znaczy, że wybiera mężczyznę do pełnienia obowiązków w sypialni. Brzęczące dzwoneczki informują o przybyciu szoguna na poranną audiencję. Słudzy sypialni szybko zasiadają na swoich miejscach, a w otwartych drzwiach pojawia się Yusimune, która zupełnie nie jest zachwycona widokiem. A w trakcie przemarszu przez salę zdarza się coś nieprzewidywalnego. Wielki Fujinami-sama przypadkowo depcze płaszczej sukni, potykając się. Pani szybko rusza dalej jednak, słyszy śmiech kogoś. Yusimune z zapytaniem rozgląda się po obecnych, chcąc dowiedzieć się, kto nie potrafił się powstrzymać. Jednak winowajca nie przyznaje się, a Mizuno, przykrywając sąsiada, bierze winę na siebie. Wzywając Mizuno do odpowiedzi, pani prosi go, by podniósł głowę. Nie zatrzymuje się, oczarowana jego piękną twarzą. Zamiast wymierzenia kary zuchwała mu słudze, szogun pyta, jak się nazywa. Podczas herbacianej ceremonii po audiencji Yusimune marzy i z entuzjazmem opowiada swojemu nowemu doradcy, że przypadł jej do gustu jeden z mężczyzn. Okazuje się, że to Mizuno, który będzie musiał zapłacić za to życiem. Zgodnie z kodeksem Uoku, pierwszy mężczyzna, który przypadnie do gustu pani, zostaje jej tajnym wielbicielem i spędza z nią pierwszą noc. Następnie zostaje skazany na śmierć przez ścięcie głowy. Fujinami-sama obiecuje Mizuno, że jego rodzinie nie ujawnią prawdziwej przyczyny śmierci, a sam osobiście zadba o kondycję finansową jego bliskich. Usłyszawszy to, Mizuno kłania się i posłusznie zgadza się przyjąć swoje przeznaczenie. Później dyskutuje o tym z Ugisitą, który uważa, że to bezlitosne poświęcenie było zaplanowane z góry. Fujinami-sama specjalnie awansował Mizuno na sługę sypialni, aby uczynić go tajnym wielbicielem. W przeciwnym razie ktoś z obecnych sług zostałby nim. A wszyscy oni są synami bogatych rodzin szlacheckich, od których Fujinami-sama otrzymuje pieniądze. W tym samym czasie zadowoleni z siebie Makusima i Fujinami-sama, który rzeczywiście zrealizował swój bezlitosny plan, rozmawiają o kolorowych perspektywach. Makusima stanie się ojcem dziedzica szoguna. W nocy przed egzekucją Mizuno w samotności wspomina swoją ukochaną Onobo i żałuje, że nigdy szczerze nie wyznał jej swoich uczuć. Młodzieniec pożegna się z nią w myślach i cicho przyjmuje swoje zobowiązania. Ugesita pomaga panu przygotować się, myje mu plecy, czesze włosy i nakłada makijaż. Następnie eunuch prowadza Mizuno do sypialni pani, gdzie pojawia się sama Yusimune, która otwarcie żałuje i przeprasza Mizuno za skazanie go na gorzki los, ponieważ nie znała tej tradycji poświęcenia w Uoku. Aby zgodzić jej rozpacz, pani zgadza się na prośbę sługi i pozwala mu tej nocy nazywać ją imieniem Onobo. Następnego ranka Mizuno zostaje prowadzony na nieuchronną egzekucję.
a nad głową nieustraszonego młodzieńca, który składa pokłony, samuraj niesie miecz kary. Rodzinie Mizuno donoszą o jego nagłej śmierci i godnej służbie podczas życia, a o wydarzeniach dowiaduje się także Onobo. Dziewczyna przychodzi na grób ukochanego z kwiatami i różowymi kulkami, jak dawniej. Z trudem powstrzymując łzy u grobu Onobo, przysięga żyć dalej. Teraz jest handlowcem, Sinchetti, i wreszcie oferuje Onobo dobrą partię. Shogun Yoshimune oszczędziła życie młodzieńca. Pałacu zmarło tylko jego imię. Na kolejnej audiencji, gdzie wszyscy mężczyźni wyglądali jak duchy w jednakowych czarnych ubraniach, pani Yoshimune ogłosiła swoją decyzję o uwolnieniu mężczyzn od służby i nakazała im opuścić łoku w ciągu dnia, aby ich miejsce zajęli mężczyźni, którzy mają znacznie mniejsze perspektywy na udane małżeństwo niż dzieci bogatych rodzin samurajów. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia. No i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.